Ja mam pytanie odnośnie, myślę, ciekawe odnośnie tutaj kibiców, zawodników i trenerów. Co z Michałem Łogoszem? Ja mam takie pytanie. Wrócił po kontuzji. Jaka przed nim rysuje się perspektywa, czy jakakolwiek rysuje się perspektywa? Co z tym zawodnikiem dalej? To pytanie myślę, że kieruję do Jacka. Michał dostanie szansę oczywiście, jest za dobrym zawodnikiem, za wiele sukcesów osiągnął, że można było go pominąć, więc po kontuzji mówiłem mu już wcześniej, że ma po prostu zająć się pracą i starać się dojść do formy, więc on cały czas teraz się przygotowuje i pierwszy... Znaczy, treningiem, nie pracą. Tak, treningiem oczywiście. I pierwszym jego sprawdzianem będzie za 4 tygodnie, będzie zagra w Deblu z Cwaliną w Holandii. Aha, czyli będą mieszane tak jakby na tą chwilę. Sytuacja wygląda w ten sposób, że mamy teraz piątkę deblistów i do sierpnia chcę poobserwować, jak ta sytuacja wygląda i w sierpniu chcę wybrać dwa najsilniejsze deble z tej piątki.